Dzień dobry. Dzisiaj kilka słów o gospodarce. Właśnie przed chwileczką TSUE wydało wyrok, który potencjalnie uwolni z okowów frankowych kredytów wiele tysięcy Polaków. Aż chcę się zapytać, gdzie wcześniej były urzędy państwowe, które na to pozwoliły? Tyle lat ludzie musieli tolerować zapisy, które, jak się okazuje, były niezgodne z prawem. Tutaj myślę, że KNF ma dużo grzeszków na sumieniu. Jednocześnie chciałbym pogratulować wczorajszych enuncjacji medialnych panu ministrowi Ardanowskiemu. Jego ocena Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa jest totalnie zbieżna z moją oceną. Ta organizacja wymaga gruntownej zmiany, a może wręcz likwidacji i budowy jej od nowa. Skostniałe struktury ludzi, którzy urzędują, urzędniczą, ale w coraz mniejszym stopniu pomagają polskiemu rolnictwu. Tak dalej być nie może. Panie ministrze, trzymam za pana kciuki. Niezależnie od pana przynależności partyjnej, powiedział pan całkowitą prawdę. Przy okazji, jeżeli mówimy o gospodarce, trudno nie powiedzieć o tym, iż powinniśmy promować to, co nasze. Mili państwo, na całym świecie, jeżeli pójdziemy do sklepu w dowolnej miejscowości Niemiec, Francji, Włoch, to w pierwszej kolejności dostępne będą artykuły pochodzenia lokalnego. Czy na półkach w Hiszpanii albo we Włoszech, na głównych półkach znajdą państwo wino inne niż z tego kraju? Czy w Niemczech na półkach będzie wyeksponowane piwo inne niż niemieckie? Patriotyzm gospodarczy oznacza, iż kupujemy nasze, lokalne, rodzime, krajowe, po to, by wspierać naszych polskich przedsiębiorców, co poddaje uwadze w szczególności tym, którzy mogą kupować różne produkty za państwowe, publiczne pieniądze na potrzeby samorządów, urzędów, gdzie nie obowiązują przepisy o zamówieniach publicznych i przetargi unijne, tam starajmy się kupować to, co jest nasze, lokalne. Miłego dnia życzę, pozdrawiam serdecznie. Liczę na państwa głos 13 października. Ryszard Skotniczny, niezależny kandydat do Senatu, okręg 57, Krosno, Jasło, Brzozów. Miłego dnia.